Cześć, nazywam się Błażej Prochownik, jestem instruktorem gry na gitarze w Centrum Sztuki w Oławie. W tym cyklu filmów zrealizowanym siłami naszego Centrum Sztuki postaram się Wam przedstawić technikę gitarową zwaną boomchickiem. Zacznijmy może od tego, do kogo skierowana jest ta lekcja. Ze względu na zaawansowanie technik, jakimi będziemy się posługiwać, nie do końca jest ona przeznaczona dla osób całkowicie początkujących. Będziemy potrzebowali umiejętności łapania pełnych akordów oraz gry oddzielnej poszczególnymi palcami. Żeby zobaczyć, czym jest boomchick, najłatwiej chyba posłużyć się przykładami, które są zalinkowane pod naszym filmem. Przesłuchajcie je sobie, zwróćcie uwagę, jak różnorodne style czy nastroje można wydobyć tą techniką, w zależności od tego, jak szybko zagramy i jak mocno tę technikę wykonamy. Kiedy mówimy o boomchicku, od razu na myśl nasuwa nam się kciuk, bo to on wykonuje tę charakterystyczną linię basową, którą mogliście usłyszeć we wszystkich zaprezentowanych utworach. Pierwotnie pochodzi on z takich stylów muzyki jak blues, country czy folk, gdzie ten typ gry stanowił sposób stworzenia interesującego akompaniamentu dla śpiewu. Jednak z czasem zaczął on być też wykorzystywany w tak zwanej muzyce fingerstyle, czyli muzyce instrumentalnej, gdzie stanowił podkład dla granej przez palce melodii. Czyli technika ta w dużym skrócie polega na powtarzalnym schemacie, który wygrywa nasz kciuk, pozwalając w tym samym czasie palcom zagrać melodię na strunach wiolinowych. Zobaczmy teraz w zbliżeniu, co tak właściwie robi nasz kciuk. W zależności od akordu, na którym gramy, kciuk będzie się przemieszczał po innym zestawie strun. I w pliku boomchick na pustych strunach macie w zasadzie wszystkie możliwe kombinacje, które nas interesują. Na razie lewa ręka jeszcze nie gra, zajmiemy się samą prawą i przejdziemy sobie przez te przykłady. W przykładzie A, który przyda nam się na akordach w rodzaju A-dur albo C-dur, zaczynamy od piątej struny i gramy. Piąta, czwarta, szósta, czwarta, czyli. I możemy potraktować to w ten sposób, że strunę piątą i szóstą gramy na mocną część taktu, czyli na raz i na trzy, a strunę czwartą na część słabą, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Taki schemat zastosujemy, jeżeli będziemy zaczynać od piątej struny. Jeżeli będziemy zaczynać od szóstej struny, to będzie to po prostu odwrotne, tak jak w przykładzie B. Szósta, czwarta, piąta, czwarta. Szósta, czwarta, piąta, czwarta. W sytuacji, w której mamy akord zaczynający się na czwartej strunie, tak jak D albo takie krótsze spłaszczone F, będzie to czwarta, trzecia, piąta, trzecia. Czwarta, trzecia, piąta, trzecia. No i w sytuacji jakichś mniej typowych akordów, gdzie nie możemy złapać wszystkich potrzebnych nam strun, możemy też się ograniczyć tylko do dwóch strun, na przykład. Tak jak w przykładzie D. Szósta, czwarta, szósta, czwarta. Albo w E. Piąta, czwarta, piąta, czwarta. Albo wreszcie w F. Czwarta, trzecia, czwarta, trzecia. Jednak na naszą technikę składa się jeszcze jeden bardzo ważny element. Jest to tłumienie strun, na których gramy naszego boomchicka. Pozwala nam to oddzielić brzmienie strun basowych od brzmienia strun wiolinowych, czyli robi nam trochę porządek w dźwięku, a także czasem wręcz sprawia iluzję, jakbyśmy nie grali na jednym, a na dwóch instrumentach, trochę inaczej brzmiących. Struny tłumimy podstawą
naszej dłoni tuż przy podstawku. Czyli w tym miejscu opieramy się na strunach 6, 5 i 4. I w ten sposób usytuowana ręka pozwoli nam zagrać te same dźwięki, jak na przykład w przykładzie A, tylko o wiele bardziej je rozdzielić. Posłuchajcie. I najczęściej tłumimy tylko trzy basowe struny, jedynie w przykładach takich jak na przykład C, gdzie zachodzimy na strunę trzecią, to na chwilę musimy też przemieścić naszą rękę tak, żeby stłumić tę strunę trzecią, czyli najczęściej nie chcemy tłumić tej struny trzeciej, dlatego że melodia też będzie o nią zahaczyć, a melodia nie będzie stłumiona. Do tłumienia bardzo przydaje nam się tampik i to jest kolejny aspekt tej techniki, o którym sobie porozmawiamy. Oczywiście da się zagrać to wszystko samym kciukiem, jednak ręka nie jest wtedy do końca korzystnie ustawiona. A poza tym nasz dźwięk nie ma aż tyle siły. Dlatego granie bumcika bez tampika, bez pazurka będzie miał zastosowanie tylko w utworach spokojniejszych, bardziej łagodnych. Co do samego tampika, to na rynku polskim mamy już na szczęście dostęp do sporej gamy tych narzędzi. Są to na przykład tampiki firm Dunlop, Planet Waves. Są też inne, ale te są powiedzmy najbezpieczniejsze. Na początek polecałbym wam któryś z plastikowych tampików. Są one najczęściej sprzedawane w rozmiarach S, M lub L. Powinniście dobrać taki rozmiar, żeby ten tampik trzymał się naszego kciuka dość sztywno. Nie może on się obracać. Z drugiej strony, jeżeli wybierzecie tampik zbyt ciasny, to po prostu odetnie on wam krążenie od kciuka. Dlatego pewnie będzie trzeba wykonać parę eksperymentów. Na początek nie polecałbym tampika metalowego, chociaż takie są, szczególnie do grania na banjo, dlatego że na strunach metalowych da on zbyt ostry dźwięk. Są też tampiki Dunlopa z serii Zookies, które mają ostrze naszego tampika, lekko przechylone w stosunku do tej normalnej płaszczyzny. Warto kiedyś spróbować nimi zagrać, ale też na początek polecałbym te najzwyklejsze, najbardziej standardowe tampiki. Co do samego tłumienia, to stopień tego tłumienia regulujemy siłą docisku do strun. Nie regulujemy tłumienia poprzez przesuwanie ręki. Chcemy być cały czas w tym samym miejscu, blisko podstawka. Więc możecie sobie zrobić takie ćwiczenie na przykład na naszym przykładzie A z bumczika na pustych strunach, gdzie zaczynacie od strun w ogóle niestłumionych. Teraz bardzo delikatnie nachodzicie podstawą ręki na strunę i tłumicie coraz bardziej. Zauważcie, że im mocniej tłumicie strunę, tym mocniej musi zagrać wasz kciuk. I wreszcie przy bardzo silnym tłumieniu możemy otrzymać dźwięk niemalże perkusyjny. Na początek jednak dobrze by było, żebyście mieli mniej więcej trzy poziomy intensywności tego tłumienia. Od braku tłumienia, czyli od czystego dźwięku, po tłumienie, przez tłumienie bardzo delikatne, aż po tłumienie dość mocne. I to powinno wam zapewnić wystarczającą różnorodność. Teraz do naszych podstawowych schematów spróbujemy dorzucić lewą rękę. Przejdziemy przez pięć podstawowych gitarowych tonacji durowych, czyli przez C, G, D, A i E. I na każdej z nich spróbujemy wykonać taką podstawową progresję akordów, gdzie zagramy akord toniczny, subdominantowy i dominantowy, czyli zbudowany na pierwszym, czwartym i piątym stopniu danej skali durowej. I na takiej właśnie progresji akordowej spróbujemy zagrać bumczika. Będziemy już musieli
przenosić się pomiędzy strunami, korzystać z różnych schematów, które były zaprezentowane w poprzednim ćwiczeniu i dostosować je każdorazowo do danego akordu. Zauważcie, że przez cały czas trzymam pełny akord. Wynika to z tego, że później w piosenkach, które spróbujemy zagrać, bardzo duża część melodii będzie się zawierała właśnie w danym akordzie. I raczej nie będziemy myśleć o tym, które dźwięki musimy postawić na strunach, tylko o tym, jaki akord mamy złapać i później jak go delikatnie zmodyfikować, żeby otrzymać inne dźwięki z naszej melodii. Zaczynamy od tonacji C-dur, w której przejdziemy po kolei przez akordy C, F i G. No i niestety tutaj od razu natykamy się na mały problem. Chociaż tonacja C wydaje się tonacją najbardziej podstawową, to jednak mamy tam akord F-dur, który początkującym gitarzystom często sprawia sporo problemów. Takim pełnym układem F-dur jest układ z barre, który na początku może się okazać zbyt trudny. Alternatywą, szczególnie często stosowaną przez fingerstyle'owców, jest zagranie tego samego układu z kciukiem przerzuconym na szóstą strunę nad gryfem. Wygląda to wtedy tak. Nasz pierwszy palec, jeżeli chcemy zagrać pełny akord, jest wtedy ustawiony płasko przez pierwszą i drugą strunę na pierwszym progu. Bardzo często jednak możemy się obyć bez pierwszej struny i wtedy tutaj nie mamy tego malutkiego bara, tylko trzymamy pierwszy palec na strunie drugiej. Jeżeli również ten układ jest za trudny, to możecie ten F-dur uprościć jeszcze bardziej do czegoś takiego. Ewentualnie do czegoś takiego. Wtedy gramy tylko na strunach czwartej, trzeciej, drugiej i ewentualnie pierwszej. Kolejną zagwozdkę mamy w akordzie C. Akord C jest grany przez 5 strun, ale jeżeli chcemy zastosować do niego nasz schemat pierwszy A z poprzedniego ćwiczenia i zagrać też szóstą strunę, to albo będziemy musieli złapać trzeci próg na strunie szóstej i piątej naraz, taki trochę chwyt harcerski, ogniskowy, albo każdorazowo przerzucać trzeci palec pomiędzy struną piątą i szóstą. Ja wybieram właśnie ten sposób. Jednak wy możecie sobie dobrać opcję bardziej komfortową dla was. Spróbujmy więc przejść przez tonację C-dur. Znowu, zauważcie, że za każdym razem łapałem pełny akord, a nie tylko dźwięki, które były mi potrzebne. To bardzo nam się przyda na przyszłość. Teraz pójdzie już łatwiej. Kolejna tonacja G. To będą po kolei akordy G-dur, C-dur, D-dur. I będzie to wyglądało tak. Następna tonacja D-dur, czyli akordy D, G i A. Następna tonacja A-dur, czyli akordy A-dur, D-dur i E-dur. I wreszcie tonacja E-dur, w której pojawi nam się akord troszeczkę nietypowy. Jako trzeci pojawi nam się akord H. I tutaj zagramy go tak, żeby było nam trochę łatwiej, w odmianie H7. Czyli będzie to po kolei E-dur, A-dur, H7. Okay.
zauważcie, co zrobiłem w akordzie H7. Drugi palec wędrował pomiędzy struną piątą i szóstą. Okej, to jest nasze podstawowe pięć tonacji. Co teraz zrobić z tym całym materiałem? Na pewno powinniście, zanim pójdziemy dalej, dojść do momentu, w którym wasz kciuk wykonuje te ruchy już automatycznie. Czyli to nie jest coś, nad czym będzie się później czas zastanawiać. Dlatego poćwiczcie najpierw oddzielnie prawą rękę na pustych strunach, ewentualnie na pojedynczym akordzie, a później przejdźcie przez te nasze pięć tonacji, bo to wszystko bardzo nam się przyda. W tej części to już wszystko. Widzimy się w drugiej części naszego cyklu.